We wtorek w Galerii Żuławskiej otwarta została wystawa modeli okrętów pana Franciszka Kazimierczaka. Pan Franciszek jest mieszkańcem Malborka i od dawna zajmuje się budowaniem modeli okrętów wojennych. Franciszek Kazimierczak z Malborka. Z chwilą odejścia na emeryturę miałem bardzo dużo wolnego czasu. No a że jestem niepełnosprawny, musiałem siedzieć przy biurku. No i wyszła pani z Gazety Malborskiej, namówiła mnie do robienia modeli. Zacząłem od pierwszego takiego małego modelu, który płynął właśnie Kolumb na odkrycie Ameryki, ale Ameryki on nie odkrył, tylko Meksyk i Panamę. To zależy jeszcze, jaki jest model. Jest model, który jest prosty do wykonania, a jest model, który można wykonać i jest bardzo ciężko do wykonania. Przykładowo polski okręt wojenny Piorun, bohater II wojny światowej, odkrywca, raczej nie odkrywca, tylko znalazł uciekający niemiecki okręt Bismarck, który był największym wybudowany na oceanie. Bismarck uciekał przed angielskimi okrętami. W czasie wojny Bismarck zatopił największy okręt angielski, Hod, który zatonął w ciągu 4 minut. Uratowało się tylko kilkudziesięciu marynarzy, reszta zatonęła. I miał wolną drogę na Atlantyk, a Piorun go wytropił. No i szedł za Bismarckiem, podał do namiar, gdzie on się znajduje. No i Anglicy wystartowali samolotami i go zbombardowali. I Piorun miał przy tym dużą zasługę do niego odnalezienia. No i Piorun, bardzo ładny okręt. Sylwetka jest, zresztą polskie okręty, wszystkie, mają zgrabne sylwetki. Nie są takie, jak to na zachodzie budowane, takie tempe, a to są delikatne, smukłe, tak jak mówią panienki. Każdy model, tak jak Wicher 2, to on ma ponad 250 części, aby go wykonać. To będzie poszczególne, trzeba części wykonać. Zresztą widzi pan, jak on jest wykonany, bo wszystkie części są ruchome. Nie ma tego, żeby artyleria, działa przeciwlotnicze czy coś było. To wszystko jest ruchome. Nie materiału, nie ma problemu materiału, bo wykorzystuje skrzynki po owocach. To wszystko 3 mm sklejka jest, wszystko o. I z tego to wszystko buduje. Krzysztof Osiński, dyrektor Nowostawskiego Centrum Kultury i Biblioteki. W Galerii Żuławskiej dzisiaj kolejny dzień z osobą z pasją, z człowiekiem, który chciał poprzez swoje wspaniałe, cudowne okręty zarazić wszystkich i opowiedzieć o historii tych wszystkich statków, które przez wiele lat przygotował w swoim zacisznym domu. Wspaniałe dzieła, wspaniała wystawa okrętów, do której obejrzenia bardzo serdecznie Państwa wszystkich zapraszam. Myślę, że no, dzisiaj mamy o tyle bogaty ten dzień, ponieważ jest z nami również artysta tych okrętów, pan Franciszek, opowiada o historii tych wszystkich statków, które z cierpliwością i z mozołem każdego dnia dopieszczał i wykonywał je, aby wyglądały tak pięknie, jak wyglądają dzisiaj. Wystawa w naszej przepięknej Galerii Żuławskiej będzie do końca października. Myślę, że będziemy chcieli zorganizować jeszcze spotkanie z młodzieżą, aby przyszła, zobaczyła te piękne statki i dowiedziała się o historii, bo pan Franciszek nie tylko przepięknie wykonał te wszystkie statki, okręty, ale również zna ich historię. Tak? Jest naprawdę człowiekiem, który z taką cierpliwością, zresztą to będziecie mogli Państwo zauważyć, z takim wyczuciem, ze smakiem, do końca dopieścił te wszystkie okręty i statki, które my dzisiaj w galerii otwieramy ich wystawę.
fajne kolejne spotkanie z człowiekiem, który ma swoją pasję, którą tą pasją chce się dzielić z innymi. I my na takich ludzi jesteśmy bardzo, ale to bardzo otwarci. A Państwa wszystkich zapraszam bardzo serdecznie do odwiedzenia galerii i obejrzenia tej przepięknej wystawy. Po otwarciu wystawy przyszedł czas na podziękowanie artyście za trud i wkład włożony w pracę w budowaniu okrętów. I biblioteki bardzo serdecznie Panu dziękuję tą symboliczną różą za przepiękną wystawę, dziękuję. Za cudowne informacje, cudowną cierpliwość przede wszystkim. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze z młodzieżą, która zapewne będzie zainteresowana, zaciekawiona Pana arcydziełami, bo tak można to nazwać. Mam nadzieję, że dojdzie do takiego spotkania, że będzie Pan mógł swoją wiedzę przekazać tym naszym młodszym tutaj mieszkańcom miasta. Bardzo serdecznie Panu dziękujemy i gratuluję Panu. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, TV Nowy Dwór. To my tu kręcimy.